Cześć. Kolejna część zadań związanych z wyrażeniami zmiernymi. Jakiś czas temu już mogłaś lub mogłeś zauważyć zadanie, gdzie było dość zbliżone do tego. Ale jest jedna różnica. W tym zadaniu dzisiejszym musimy określić, dla jakich x wyrażenie wymierne traci sens. A w tym zadaniu, w którym wspomniałam na początku, było ma sens. Więc jak to teraz zrobić? No to podpunkt A. Mam tak 2x plus 1. Dla jakich x-ów to traci sens? To wyrażenie traci sens, gdy w mianowniku jest 0. Dlaczego? Bo cholero nie dziel przez 0, czyli dla jakich x-ów traci sens? Traci sens dla x równego minus 1. Koniec. B mam x minus 2 przez x kwadrat minus 1. Szukamy, gdzie traci sens. Czyli x kwadrat równa się 1, czyli x równa się 1 lub x równa się minus 1. Czyli wyrażenie to traci sens dla 1 i dla minus 1 c. X kwadrat plus 5x przez x minus 1, x plus 7. No i nasz mianownik równa się 0, to wtedy traci to sens. Oj, z przyzwyczajenia. Lub x plus 7 równa się 0. X równa się 1, x równa się minus 7. Pamiętaj, tu wyliczamy, kiedy to traci sens. Traci sens dla minus 7 i dla 1. D. X kwadrat plus 2 przez 4 minus 5x plus x kwadrat. I 4 minus 5x plus x kwadrat ma być 0. Czyli A równa się 1, B równa się minus 5, C równa się 4. Delta B kwadrat minus 4AC minus 5 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 4. 25 minus 16, 9. Pierwiastek z delty, pierwiastek z 9 to 3. X1 równa się minus B minus pierwiastek z delty przez 2. X2 równa się minus B plus pierwiastek z delty przez 2. I co? Minus minus 5. Minus 3, 2 razy 1, mamy 5 minus 3 przez 2, czyli 2 przez 2 to 1. I to mamy minus minus 5 plus 3 przez 2 razy 1, 5 plus 3 przez 2 to jest 8 przez 2, czyli 4. Traci sens, gdy x jest 1 lub 4. O, ale się naliczyłam. Dobra, jeszcze dwa przykłady. Jedziemy. X do trzeciej plus 7x przez x kwadrat minus 9. Traci sens, gdy w mianowniku jest 0. Gdy x kwadrat będzie 9, to x równa się minus 3 lub x równa się 3. Czyli dla takich dwóch liczb traci to sens. I podpunkt F. Biorę oddech. F. To było 2x przez x kwadrat plus 16, czyli x kwadrat plus 16 ma nam dać 0, czyli x kwadrat równa się minus 16. Nigdy tak nie będzie, więc to wyrażenie nigdy nie traci sensu. Dlaczego? Czy znasz jakąś liczbę rzeczywistą, która podniesiona do kwadratu daje ci liczbę ujemną? Ja nie znam, ale daj znać, czy ty znasz. No i tak cię zostawiam z tym.